W 1963 roku z inicjatywy Jerzego Grygolunasa odbył się pierwszy Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Początki wydarzenia były niepewne. Budowa amfiteatru zakończyła się na chwilę przed samym koncertem. Architekt musiał złożyć przed milicją oświadczenie, że ściany i płoty się nie zawalą. Wydarzenie miało za zadanie promować i rozwijać polską kulturę muzyczną. Od tamtego czasu festiwal zaczęto organizować cyklicznie. Wiele z przedstawionych utworów weszło później w polską popkulturę. Jednak wróćmy do początków. Główną nagrodę zdobyła piosenka o okularnikach, wykonana przez Kazimierę Utratę. Nagrodzono ją wtedy telewizorem i porcelitowym serwisem do kawy. Swój debiut zaliczyła wtedy studentka Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, Ewa Demarczyk, nazywana Czarnym Aniołem Polskiej Piosenki.